To kocham planować w planerze cyfrowym, część trzecia. Bo żeby planer miał kalendarz, no to jest rzecz podstawowa. Ale nieważnym jest tylko planowanie zadań. Ważne jest też śledzenie, jakie umiejętności językowe rozwijamy. I zobacz tutaj. I jak masz taki planer i na dole masz taki fajny habit tracker. Żebym ja taki planer w gimnazjum albo w liceum miała, to bym się nie nabawiła takiej bariery językowej. Bo tutaj od razu bym widziała, że owszem, słownictwo ćwiczę i gramatykę ćwiczę. I słuchanie też od czasu do czasu robię. Czytać to ja dużo czytałam, pisać tak czasami, ale speaking to zawsze by wyglądał tak. I masz czarno na białym. Kiedy? I w jaki sposób uczyłaś się angielskiego? O, tu możesz sobie jeszcze wpisać przez ile minut. Załóżmy, zakładasz 30, uczysz się 20. To masz niepełne kółeczko. Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do profilu. Tam jest link.